Chciałbym raz jeszcze zaprosić wszystkich, którzy dopiero gdzieś mnie usłyszeli, są gdzieś w oddali, żeby tutaj przyszli pod scenę wspólnie ze mną, za chwilę fajnie się bawili, też ze względu na to, że ja do tego show będę wciągał ochotników z publiczności, czyli to wszyscy wy wspólnie będziecie ze mną te show tworzyli. Więc myślę, że warto tutaj do nas przybyć. Ja mój głos może minimalnie ciszej bym poprosił, okej? Bo jak tutaj nas poniosą emocje, żeby głośniki wytrzymały. I na początku zaczniemy sobie tak dość szybko od takich podstaw związanych z moim sportem, z tymi rowerami. Ja przy okazji troszkę się rozgrzeję i przetestuję waszą wiedzę, czy wiecie w ogóle, co to są za sprzęty. Pierwsze pytanie na start. Czy ktoś wie, jak ten sport, te rowery się nazywają? Można krzyczeć, ja będę wysłuchiwał tutaj. Ktoś wie? Kojarzy coś? Nie bardzo widzę, okej. Okay. Są to takie no nietypowe rowery, nietypowy sport, tak zwany trial rowerowe, rowery do trialu i w nich nie stosuje się jednego elementu. Teraz szybki test między tymi dwoma sprzętami. Co z tego trzeba wymontować, żebym cokolwiek zaczął prezentować? Super, już tutaj wiecie, widzę. Tak, dokładnie. No te rowery nie mają siedzenia, bo na nich się nie siedzi, nie jeździ. Ja tutaj dużo terenu nie potrzebuję, no po prostu skaczę. I dzisiaj przez te 40 minut ja będę to wszystko wam po kolei prezentował. Jest tu mnóstwo z nami rowerzystów, też na własnych sprzętach. Przez to pokażę wam na start takie rzeczy, które też możecie wykonać na własnym rowerze. A może ktoś za chwilę mi pożyczy rower i spróbujemy na kogoś sprzęcie. Najważniejsza wiadomo, równowaga. Możemy się na każdym rowerze zatrzymać w miejscu na przykład. Ja tak robię, jak sobie po Poznaniu jeżdżę, na światłach zatrzymuję na czerwonym, by szybko ruszyć do przodu, zapali zielone. Ta równowaga pozwala mi też robić tam jakieś podstawowe obroty, by gdzieś nawrócić w miejscu oraz to nam pomoże, by jechać do tyłu. Za chwilę wytłumaczę, jak to się dzieje, że ja w ogóle do tyłu na tym rowerze i spróbuję na kogoś z was może, bo zauważcie to, że kręcę korbami do tyłu, no nie sprawia, że do tyłu tak naprawdę jadę i mój rower ląduje na bok. Czy ktoś chciałby na chwilę mi udostępnić zwykły rower, żebym wam udowodnił, że to nie są magiczne rowery, na których wszystko wychodzi, tylko na każdym sprzęcie można coś zrobić. Mamy sprzęt dość sporych rozmiarów, myślę bardziej w jakąś trasę niż do akrobatyki. Ale okej, okay. Spróbujemy, jak mówiłem, każdy rower, no każdy, nie? Nie ma, że tutaj są wymówki. Stanąć w miejscu, spróbujemy. Okej, okay. Już mnie słychać, chwilowo nie było słychać. Teraz spróbujemy, no już wiecie, dlaczego nie ma siodełka, bo ja tutaj się niewygodnie o nie obijam. No można usiąść, ale ja tracę równowagę, bo się robi to wszystko na stojąco. Ja oczywiście nie będę tutaj mocnych manewrów wykonywał, by kolega się nie bał o swój sprzęt, ale no stoimy w miejscu bez podpierania się. Przed chwilą robiłem te pierwsze obroty, ale jeszcze spróbujemy jechać do tyłu. Aż usiądziemy. Tu ktoś wyższy ode mnie wręcz, ale również, jak widać, coś tam można byłoby z górki pewnie jeszcze bardziej byśmy pojeździli. Wyzwanie bardzo trudne, powiem, bo rower ogromnych rozmiarów, ale jak widzicie, ta kwestia chęci i prób. Ale teraz przejdziemy do trudniejszych rzeczy. Ja biorę drugi swój rower. Jak podejrzewacie, te rowery mogą się trochę różnić. Chwila wstępu do tych sprzętów. Ten rower wcześniejszy wykonany z aluminium waży około 9 kg. Dużo, mało? Mało dosyć, nie? To słuchajcie, ten rower jest prawie w całości wykonany z karbonu, tak zwanego włókna węglowego. No i jego jedną ręką, jednym palcem wręcz mogę trzymać w miejscu, bo jego waga to 7 kg. Jest to przy okazji najlżejszy rower na świecie do uprawiania właśnie tego sportu. Więc mamy tutaj, no powiedzmy, takie Ferrari wśród rowerów w mojej tutaj odmianie kolarstwa. I po pokazie ja na pewno udostępnię te sprzęty wam tutaj, będziecie mogli je podnieść z bliska, zobaczyć, czy rzeczywiście to jest takie lekkie jak piórko, czy ja tutaj nie udaję. I teraz przejdziemy do trudniejszych rzeczy, do których jest potrzebny już taki troszkę bardziej specjalny rower właśnie, specjalistyczny. Jakieś podstawowe obroty. Jak widzicie, szybkość i dynamika jest tutaj dość ważna, ale dzięki temu, że te rowery są tak lekkie, jeden ruch mojej nogi sprawia, że tutaj robię pełne kółeczko. No i do tyłu również możemy sobie pojeździć.
również zasada podobna, czyli po prostu zwykła fizyka. No ale ja mówię ciągle o tym skakaniu, jeszcze zbytnio nie poskakałem, przez co zaczniemy teraz troszkę sobie skakać. Głównie na tylnym kole możemy się zatrzymać w miejscu, no i już tu robić wszystko. Z przodu poskakać, obrócić się, pojechać troszkę na tym tylnym kole, do tyłu, nawrót szybki. Teraz możemy robić też takie dość duże skoki. Może jeszcze raz, jak ktoś mrugnął, mógł mnie zauważyć. Bo za pomocą jednego wyskoku, słuchajcie, blisko 3 metry nawet jestem w stanie pokonać na tym sprzęcie.